de gens en espoir de commencer une nouvelle vie. Malheureusement, l'Europe est en train de bâtir une forteresse. Ce n'est pas facile pour eux de pas. Siema, siema. Yo, yo. Siemano. Tak jest. Havu. To znowu Havu. Havu, Havu, Havu. Nie mylić z DP. Havu DP. Tym razem mamy hukafinę o smaku cytryny. Hukafinę, fajną dziewczynę. Tak. Puszeczka standardowa jak na hukafinę. Taka... Bardzo estetyczna. Tak, rzekłbym. Taka estetyczna. Dość... Przypominająca puszka od kawy. No takich tych ekskluzywnych... Takich tych ekskluzywnych kaw, tak. Z takimi wyżłobieniami, tutaj jest fajka wodna, taka jakaś mała. Tu jest fajne wyżłobienie, zobacz. No tak, 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 no to. To. To jest wgniecenie. Normalna, na wszystkich naszych innych recenzjach poprzednich tych tytoni można zobaczyć tam puszkę, ona wygląda o tak mniej więcej, o ciach. A, no, zrecenzowaliśmy. Tak jest. Boże, już nie pamiętam. Tytoń przychodzi w takiej torebce podwójnej, jeszcze jest taka druga. Tutaj już ta druga została jakby usunięta. I teraz tak, jak pachnie? To jest cytryna. I pachnie standardowo jak większość firm, które robią cytrynę, czyli gumowo. Dzieciństwo. Tak jest, dzieciństwo, mamba cytrynowa to jest ogólnie. Tyle. Jeśli chodzi o krój. Krój jest dość dobrze pocięty, jest niebarwiony. Pachnie dość naturalnie, można powiedzieć. No, o ile można powiedzieć, że gumy to jest jakby naturalny zapach cytryny. No, to raczej nie, ale nie jest jakby jakoś mocno chemiczny. A, krój wygląda mniej więcej tak. Ciach. Tutaj mamy, o. Nie wiem, czy widać. Nie chce mi się w tym grzebać. W odróżnieniu do tych innych hukafin, które miałem, przynajmniej nie jest tak wodnisty. Może coś poprawili w tym, z tych swoich pytaniach, bo te pierwsze hukafiny, jak tylko wyszły, to nadawały się tylko i wyłącznie do palenia na vorteksie. Dlatego, ponieważ zabierały 70% jakby płynu i 30% tytoniu. Tak, ale powiem ci, że minusem tego, że została odwodniona, troszeczkę jest ubytek w smaku. Trochę tak. Może tak. Myślę, że skumasz, o co mi chodzi. Bo niestety, ale ten smak troszeczkę, ten zapach ginie fajnej gumy w tym... Tak, jest taki bardzo, ale to jest taka bardzo delikatna nuta. Bardzo delikatna nuta. Można powiedzieć nawet, że taka kiepsko wyczuwalna i trzeba się naprawdę doszukiwać. Tak, Psysiu? Dym w miarę okej. Okay. Chociaż jakiejś większej rewelacji nie ma. Tak, dosyć tak. Rzadki jest ten dym. Dosyć rzadki, szybko jakby znika, ale jakby powiem szczerze, ja jednak znalazłem już swoją ulubioną markę, jest to Social Smoke. A ja powiem szczerze, w hukafinę zbytnio nie wierzę. No, chociaż ta twoja Strawberry Margarita chyba przywołuje stare wspomnienia, co? Oj, tak. I tak samo mięta hukafiny. To były czasy, prawda, Psysiu? No. No. Tak mroziło, że aż się kurczyły jądra. No. A było co się kurczyć. No i co? Ocenki, nie? Nie będziemy walić dalej. No, Psysio pierwszy. Psysio pierwszy. To Psysio mu da za to, że się ładnie dymi, że w miarę ładnie pachnie. Odejmie trochę za to, że znika smak jak się pali. Ja mu dam szóstkę. Szóstkę mu dam. Jest spoko. No, no ja też myślałem o szóstce. No. Bo wysoko go niestety nie ocenię, bo... Nie, ja mu odejmuję... Ja bym mu dał dziewiątkę, jakby miał taki smak, jak identycznie jak pachnie. Prawdopodobnie na Vorteksie byśmy musieli zapalić, ale to kiedy indziej. Jakiś inny spróbujemy. Nie lubię Vorteksu. Czyli co, ty też szóstkę, tak? No, to szóstka. Odkąd nie ma... prawdziwych węgli dla prawdziwych mężczyzn, nie lubię Vorteksów. No, czyli co, szósteczki, dwunasteczka. Dwunasteczka, czyli średnia ocena 6. Do zobaczenia na następnych reckach. Yo, yo, yo! No.